Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3 to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier nadchodzących miesięcy w polskim kinie przez wielu Polaków. Komedia, w której przed laty zagrały m.in. Grażyna Błęcka-Kolska czy Ewa Kasprzyk, stała się kopalnią kultowych scenicytatów, a bohaterki wykreowane przez aktorki to postaci, z którymi wiele osób utożsamiało się w realnym życiu. Barbara Wolańska grana przez Ewę Kasprzyk zyskała sympatię widzów wyrazistością i oryginalnością. Stała się symbolem miastowej damy i już na zawsze pozostała w pamięci fanów Kogla Mogła panią Wolańską. Od tamtej pory minęło 30 lat, a Kasprzyk, mimo różnych ról, jakie przyszło jej zagrać, zaczęła być kojarzona z wypowiedziami na temat seksualności i dużej otwartości w tej materii. W wywiadzie dla magazynu Parte wyznała, iż jest świadoma tego, że ma łatkę dojrzałej seks bomby i wcale jej to nie przeszkadza. Ja się świetnie bawię tą całą sytuacją. Wiem, że w mediach kojarzę się z seksem. Ale podkreślam za każdym razem, wolę kojarzyć się z seksem niż geriatrią. Musiałabym chyba zniknąć na 10 lat, ale obawiam się, że po powrocie byłoby to samo, podkreśla aktorka. Wam też tak się kojarzy. Proszę zasubskrybuj kanał. Dziękuję za likę.